Dzień dobry, Monika Kapinos, witam Państwa. Z nami nasz stały gość, pan Piotr Kuczyński. Dzień Witam, panie dobry. Piotrze. Panie Piotrze, skąd te doskonałe wyniki, jeżeli chodzi o amerykański rynek pracy? Prawie 300 tysięcy nowych miejsc pracy, jeżeli chodzi o sektor rolniczy i sektor prywatny. No i dlaczego pewnie nie wszystkim graczom to się opłaca? Sektor pozarolniczy. Oczywiście to bardzo dobre były te ostatnie dane z rynku pracy zeszłego piątku. Dlaczego? Myślę, że dlatego, że w listopadzie rozpoczął się sezon sprzedaży świątecznej. Jeżeli zaczyna się sezon sprzedaży świątecznej, wtedy w handlu wszystkie ręce na pokład. Potrzebują wielu zatrudnionych pracowników dodatkowo do tych, którzy zatrudniają tak prawie na stałe lub na stałe. I myślę, że to jest całe wyjaśnienie tej tajemnicy tego przyboru miejsc pracy. Nie przypuszczam, żeby nagle biznes, firmy zachciały tuż pod koniec roku mocno zatrudniać. Raczej to robił na początku roku. Także to może być ta duża różnica może być chwilowa. A czy w związku z tym, że upatruje Pan przyczyn właśnie w tym okresie świątecznym, po świętach ta sytuacja może się odwrócić? Po świętach jeszcze mamy dyskaunty, tak? Czyli mamy różnego rodzaju wyprzedaże. Tak. Wyprzedaże. I też będą potrzebni ludzie. Raczej gdzieś koło w okolicach końca stycznia, lutego myślę, że będzie sytuacja gorsza. No dobrze, to kiedy zatem Fed może podnieść stopy procentowe? Na pewno nie wcześniej niż w przyszłym roku. Myślę, że nie wcześniej niż w drugim kwartale przyszłego roku. Niektórzy mówią, że w czerwcu przyszłego roku. No to oczywiście będzie wszystko zależało od kolejnych danych makro, które spływają, czyli inflacja i rynek pracy, bo jak zawsze przypominam, Fed inaczej niż nasza Rada Polityki Pieniężnej ma dwa mandaty. Dba o inflację, żeby była niska, i o rynek pracy, żeby jak najbardziej w pełni można było wykorzystać zatrudnienie, pełnia zatrudnienia. I dlatego od tych danych będzie Fed uzależniał tego, co będzie robił dalej. Nie spodziewam się, żeby te wzrosty stóp procentowych, jeżeli nastąpią, te zwyżki, żeby one były znaczne. Jeżeli to będzie w sumie 1 punkt procentowy, to znaczy z tego 0,25 do 1,25 w końcu przyszłego roku, to będzie zapewne wszystko. Panie Piotrze, ja chciałam zapytać, czy sytuacja w Grecji, wybory prezydenckie, które już 17 grudnia, nie tak jak się spodziewano, w przyszłym roku, Amerykanów nie rusza? Jak to Amerykanów jest? Europa rzadko rusza, to po pierwsze. Taka jest prawda. Musiałoby być coś, dziać się takiego w Europie, co by groziło koniunkturze globalnej i tym przez to Stanom Zjednoczonym. Wtedy rzeczywiście by się zaczęli niepokoić. A poza tym proszę zauważyć, że jak ta wieść zatrzęsła rynkiem europejskim, bo zatrzęsła rzeczywiście, szczególnie giełdą w Grecji, gdzie indeks wtedy spadł prawie 13%. To euro-dolar wzrósł, czyli euro umocniło się do dolara, czyli nawet strefa euro, gracze walutowi, niespecjalnie się tego boją, co ma się dziać w Grecji. Jak myślę, zakładają, że parlament grecki jednak tego prezydenta wybierze. Teoretycznie brakuje im trochę koalicji rządzącej, trochę głosów, bo w dwóch pierwszych turach to muszą mieć 200 głosów na 300, w trzeciej 180 na 300, a mają 155, brakuje 25. No ale zawsze się znajdą w parlamencie tacy, którzy woleliby dłużej brać pieniądze niż krócej i podniosą jednak ręce. Myślę, że tego prezydenta wybiorą i że nie będzie skrócenia kadencji. No dobrze, ale jeżeli Amerykanów nie rusza Grecja, to może ruszy ich zima. Co z tą zimą? Zima to nie bardzo, nie przypuszczam, żeby zima ich ruszyła. Znaczy w znaczeniu na minus, oni atak zimy u nich trwa już od dłuższego czasu, od co najmniej miesiąca. U nas jest wiosenna prawie że aura, a u nich jest prawdziwa zima. Nie zazdrośćmy. No nie zazdrośćmy zdecydowanie, ale oni się tym specjalnie nie przejmują. To nie jest tak, że to widziałem naprawdę ostre zimy w Stanach Zjednoczonych, które na rynki finansowe nie działały negatywnie. Nie przejmowałbym się tym. Bardziej może wpływać tania ropa i to o dziwo, znaczy o dziwo, wcale nie jest takie dziwne, nie, ale na rynki finansowe ona ostatnio wpływa ujemnie. To z dwóch powodów. Jeden to jest taki, że tanieją
koncerny, akcje koncernów wydobywczych, a to są potężne, mają duży wpływ na indeksy. To jest pierwsza sprawa i ciągną wtedy oczywiście w dół cały szeroki rynek. No a po drugie jest tam jakaś obawa w tle, że skoro surowce tak tanieją, to może jakaś recesja się zbliża, a na pewno jest możliwość deflacji w Europie. Nie w Stanach, bo w Stanach w dalszym ciągu tam jest pod 2% inflacja. Na razie nie ma problemu. No właśnie uprzedził Pan moje kolejne pytanie. Co z tą ropą i dlaczego nie wszystkich te ceny cieszą? Ropa szkodzi indeksom giełdowym. Ale o tym już powiedzieliśmy, więc pytam z drugiej strony, bo kierowcy są w istnej euforii. O ile się nie mylę, wczoraj cena była najniższa od ostatnich 5 lat. Do kiedy ta ropa będzie tak tania, albo będzie jeszcze bardziej tanieć? No, to przede wszystkim, jeżeli chodzi o paliwa, to trzeba zauważyć, że te paliwa staniały. Nie wiem, ja tam prawdę mówiąc, jak tankuję, to nie patrzę, za ile tankuję. O, proszę się nie przyznawać. No, wiem, że to nieładnie się do tego przyznawać, ale myślę, że to jest 10% pewno gdzieś tak staniała, prawda? A ropa staniała 45%. A no właśnie. No, i widzimy wyjaśnienie w cenie akcji PKN Orlen, która poszybowała i to gwałtownie w górę. Po prostu większe są marże producentów, marże stacji benzynowych. Część tego zysku się tam odkłada, większa część. Mniejsza część idzie do kieszeni kierowców. Jak długo? Tego oczywiście nikt nie wie. Ja zakładam, że to już jest blisko, dlatego że te w tej chwili $60, bo tak wczoraj musnęliśmy $60 ropy WTI, czyli amerykańskiej, to $60 to już jest blisko opłacalności wydobycia ropy łupkowej w Stanach Zjednoczonych. Więc... Pan się łapie za głowę, jak słyszę o tych $60? Nie. Dlaczego? Wie pani, ja przeżyłem okres od 2002 do 2011, kiedy ropa zdrożała 7-krotnie. $20 do 147 przy wzroście popytu o 10%. Nie wierzę, że wtedy pan nie zwracał uwagi na stacji benzynowej, jak pan tankował. Chyba nigdy nie zwracałem uwagi. Akurat to nie był dla mnie taki istotny. Może mniej jeżdżę po prostu. A potem w ciągu pół roku ropa staniała z tych 147 na $35, 80%. Więc takie ruchy na rynku ropy się zdarzają. Niekoniecznie zależą od popytu i podaży. W dużej części zależą od gry rynków finansowych i myślę, że blisko, już jest to blisko, to może być $50, może być już 60, może być nawet niżej, nie wiem, blisko, 10-15% góra, jest momentu tego, kiedy gracze na kontraktach na ropę zaczną zamykać krótkie pozycje, zgarniając zysk do kieszeni. No a wtedy zobaczymy gwałtowne wzrosty ceny, chociaż niewątpliwie nie będzie to $100, no, ale 70-80 do tej wartości może wrócić. No to się jeszcze okaże. Panie Piotrze, przed nami tydzień wygasania kontraktów na giełdzie. Możemy się jeszcze w tym roku spodziewać jakichś zmian, ewentualnych wzrostów? Ja spodziewałem się, że będzie podciągnięcie na koniec roku, ale widzę z tego, jak zachowuje się giełda w tym tygodniu, nasza giełda, że trzeba to sobie chyba wybić z głowy. Być może rzeczywiście przy wygasaniu kontraktów lekko zostanie indeks podciągnięty, ale jakimś tam rajdzie na koniec roku raczej nie ma mowy. Zaczynam wręcz kierować się taką myślą, że skoro czekamy na to, że w przyszłym roku OFE będą mogły mieć nie 75, a 65% w akcjach, 10 punktów procentowych mniej, to gdyby tak rozpocząć rok słabo, to wywołałoby sypanie akcjami przez OFE, czyli duże spadki. Znakomita okazja do kupna tanich akcji przed oczekiwanym, naprawdę niezłym rokiem dla gospodarki polskiej. Jeżeli to ma być taka pułapka, to radziłbym wtedy kupować, gdybyśmy widzieli takie spadki. Ja ich nie wykluczam w tej chwili. A to dla nas bardzo dobra rada. Panie Piotrze, bliżej okresu świątecznego, jak to jest z tym naszym kryzysem? Ponoć w tym roku ponownie prawie 20% z nas skusi się na chwilówki, a znaczna większość społeczeństwa wyda więcej niż powinna wydać na świąteczne prezenty. Czy to odciśnie swój ślad na konsumpcji wewnętrznej? No wiadomo, oprócz tego jeszcze można dodać, że 13% Polaków chce wydać więcej
w tym roku niż w zeszłym roku na święta. Tym bardziej. Tak, najlepsi w Europie chyba jesteśmy od tej strony, przynajmniej w deklaracjach, tam w realiach to może trochę inaczej wyglądać. Może dlatego, że my tacy rodzinni jesteśmy, nikogo nie chcemy ominąć. No może. No w każdym razie niewątpliwie to popytowi wewnętrznemu pomoże, czyli podniesie PKB. To nie ulega wątpliwości, że pogorszy stan naszej kieszeni, to też nie ulega wątpliwości. To taksówkarze mówią, że zawsze w grudniu to jest okres taki, że wszyscy jeżdżą tu, doskonale zarabiają, mówię, a w styczniu już nikt nic nie wydaje, bo już wszyscy długi tylko spłaca. Czyli w tym roku nie spodziewa się pan w tej kwestii zmian? Nie pójdziemy po rozum do głowy? Nie, raczej nie. Podobno ruch w tych tak zwanych galeriach, czyli centrach handlowych jest mniejszy niż w zeszłym roku. Tak niektórzy twierdzą, ja nie wiem, nie chadzam, więc nie wiem. Ale gdyby tak było, to bym się też nie dziwił, bo Polacy bardzo mocno przesuwają się w stronę zakupów online w internecie. Ja sam oprócz spożywki, którą wolę jednak kupować widząc, to 99% rzeczy kupuję w sieci. Nie kupił pan nigdy kota w worku? Raz w ciągu. Raz miałem problem. Nie powiem, przez jaką firmę kupowałem. Dobrze, to w takim razie nie zdradzamy. Panie Piotrze, chciałam jeszcze zahaczyć o temat nowelizacji ordynacji podatkowej. Pan prezydent. Tak, skierował taką nowelę do Sejmu i od tej pory wszystkie wątpliwości mają być rozstrzygane na korzyść podatnika. I nim zapytam o to, czy ta nowela budzi w panu jakieś wątpliwości, bo w wielu ekonomistach już od wczoraj można słyszeć głosy wielu ekonomistów, że niestety mają wątpliwości co do tego. Najpierw dopytam, jak to fizycznie do tej pory wyglądało? Do tej pory wyglądało tak, że urząd miał zawsze rację. Jak nie miał racji, to szło się do sądu. Jeżeli miał rację, to wpierw ściągał z nas pieniądze, te, które uważał, że ma rację, potem żeśmy bankrutowali, potem szliśmy do sądu. Jeżeliśmy przegrywali, no to trudno, a jeżeli żeśmy wygrywali, no to my wszyscy składaliśmy się na to, żeby wyrównać stratę wywołaną błędną decyzją urzędnika. Jak teraz będzie wyglądało? Dokładnie tak samo. Dlaczego dokładnie tak samo? No dokładnie teraz będzie o wiele lepiej. Dokładnie tak samo, dlatego że urzędnik będzie miał tak informacje. Jeżeli są wątpliwości, to na korzyść podatnika, tak? Tak. Urzędnik powie, ja nie mam wątpliwości. Podatnik powie, ja mam wątpliwości. No i co? Są czy nie ma? No więc właśnie, nie, no być może praktyka będzie, być może naciski z góry będą takie, żeby łagodniej traktować. I rzeczywiście, jeżeli sam urzędnik będzie miał jakiekolwiek wątpliwości, żeby to na korzyść podatnika było, ale to zależy od ludzi. Tego się nie da zapisać. W ten sposób się nie da zapisać. Tej ordynacji, w tej zmianie ordynacji, bo cała ordynacja to za rok ma powstać chyba, nowa. W tej zmianie ordynacji jest jedna ciekawa rzecz, zupełnie idąca w innym kierunku niż ten, w którym szło Ministerstwo Finansów, mianowicie skrócenie okresu przedawnienia. Jest 5 lat teraz, czyli nie można sięgać w okres powyżej 5 lat, a prezydent chciałby, żeby to było 3 lata, czyli po 3 latach grzechy nam się odpuszczają skarbowe. Ale czytałem w prasie, że Ministerstwo Finansów chciało wydłużyć do 10 lat z 5. Więc teraz kto będzie? Będzie trzeba dłużej pokutować. Nie. Ministerstwo zrezygnowało z tego na rzecz 5 lat, ale prezydent chce skrócenia do 3. Jakoś bardzo wątpię, żeby ministerstwo się na to zgodziło. W zasadzie tak można powiedzieć, że zainteresowani powinni być tylko ci, którzy mają coś na sumieniu. Dokładnie. Teoretycznie. Czyli w ogóle nie jesteśmy jako społeczeństwo zainteresowani. No, wszyscy mamy coś na sumieniu? Nie, nikt nie ma nic na sumieniu. Najpewniej. Nie, no myślę, że niektórzy mają coś na sumieniu, ale praktycznie jest tak, że te 5 lat czy 10 lat, nie daj Panie Boże, to dla wielu firm, dla ludzi indywidualnych to mniej, ale dla wielu firm to jest kwestia zbierania tych wszystkich dokumentów, przechowywania w archiwum. No to utrudnia życie po prostu. Chociaż wydaje mi się, że dotychczasowe 5 lat było w miarę sensowne. Panie Piotrze, śledzi pan jeszcze aferę madrycką? Śledził w ogóle pan? A co to jest afera? A, ma Hoffman i spółka. Hoffman i spółka. Już. 3 byłych już posłów PiS. Tak. No i? W tym tygodniu mamy reaktywację. Panowie miesiąc się wyciszyli, teraz już kontratakują. Ja też bym tak zrobił, bo to, czy słyszałem wczoraj pytanie u pana Mięsugowa w szkle kontaktowym. Tak.
Dlaczego, że on nie rozumie, dlaczego oni to robią, dlaczego oni znowu rozgrzebują. A ja wiem doskonale dlaczego. Dlaczego? No dlatego, że gdyby tego nie zrobili, przyszli do Sejmu, to po prostu nie mogliby się pokazać, prawda? Więc musieliby nie być w Sejmie. W związku z tym problem, trzeba by może złożyć mandat. A tak jak mówią, że są niewinni, to jeszcze przez 12 miesięcy w świetle Jupiterów będą przychodzili do Sejmu i brali te swoje 10 tysięcy plus 12 tysięcy na biura poselskie. A pana przekonuje... Myślę, że to jest tylko kasa, nic więcej. A przekonuje pana to przedwczorajsze tłumaczenie pana Rogackiego, Hoffmana i Kamińskiego, że w zasadzie kancelaria nie straciła na nich ani złotówki, bo jeżeli pobiera się ekwiwalent, to można dotrzeć za granicę w dane miejsce nawet i rowerem. Widziałem rozmowę pana redaktora Durczoka z panem posłem Kamińskim. Właśnie, proszę o odniesienie w takim razie. Tak, tak, tak. 7 czy 8 razy pan poseł Durczok pisał, pytał, czy on uważa, że to jest właściwe. Ja uważam, że to jest niewłaściwe. Jeżeli ktoś dostaje 3300 zł ryczałtu i kupuje sobie bilet za 800, 2,5 kowa do kieszeni, naszych pieniędzy tak. I mówi, że wszystko jest w porządku, bo kancelaria i tak nie straciła. No, gdyby był uczciwy, to powinien te 2,5 tysiąca zwrócić. Przy czym nie jestem pewien, czy od strony prawnej oni się nie wybronią. Być może się wybronią. Od strony tej takiej, jaki powinien być poseł, jaka powinna być moralność czy etyka, to jestem głęboko przekonany, że ci panowie nie powinni być posłami, ale od strony prawnej mogło się wybronić. Panowie zwrócili te pieniądze, tylko że dopiero wtedy, kiedy doszły ich suchy, że no fakt tak, już tę aferę no wywęszył, tak, więc no raczej to średnio szlachetnie, prawda? Średnio. Średni. No dobrze, zobaczymy, jaki ta sprawa będzie miała ciąg dalszy. Panie Piotrze, czas na pytania od naszych widzów. Dominik pyta, czego spodziewa się pan po branży deweloperskiej? Szef JW Construction, tutaj Destruction, pan Dominik pisze. Mówi o optymizmie i że wróci moda na sprzedawców marzeń na GPW. Być może, nie wiem. Jest teraz problem. Teraz na pewno mają żniwa, dlatego że w przyszłym roku zwiększa się udział własny w kredycie hipotecznym, prawda? Trzeba będzie więcej pieniędzy wyłożyć, żeby móc dostać kredyt. Więc teraz mają żniwa. Czy te żniwa obecne w przyszłym roku i następnych poprowadzą ich dalej ku świetlanej przyszłości? O, to dużo zależy od tego, jak będzie się rozwijała gospodarka, jak młodzi ludzie będą zarabiali, jak dużo będzie umów cywilnoprawnych, czy te cywilnoprawne, jeżeli już będą, to będą umożliwiały branie kredytów hipotecznych. Wiele pytań i w tej chwili mówienie o tym, że nadciąga cudowna era deweloperów, to chyba lekka przesada. Na pewno ona trwa w tej chwili, w końcówce roku. To w takim razie zupełna zmiana tematu. MK pyta, panie Piotrze, czy po ostatnim raporcie o więzieniach CIA i torturach nie spadnie znów poparcie krajów arabskich dla Stanów Zjednoczonych? Ceny ropy nie skoczą na normalniejsze poziomy? Przecież to wszyscy wiedzieli. To nie jest żadne zaskoczenie. Delikatnym zaskoczeniem jest może jedynie to, że zdążono opublikować to, zanim zmieni się władza na Kapitolu, dlatego że przecież to jeszcze... Ten kongres przedwyborczy, czyli z przewagą demokratów, opublikował ten raport. A od stycznia będzie nowy kongres dominowany przez republikanów, który by już na pewno tego raportu nie opublikował. No i to jest jedyna sprawa. Kraje arabskie doskonale wiedziały, jak to wygląda. To już było tyle razy omawiane, żadne zaskoczenie. Żaden wpływ na rynki finansowe, zero. Czyli raport nie wzruszy krajów arabskich? Nie, nikogo nie wzruszy. Panie Piotrze, kolejne pytanie. Warszawiak 2 pyta. Szanowny panie Piotrze, drogi panie Łukaszu, no, dziękuję bardzo. Czy panu zdaniem analogicznie jak w Anglii powinno się w Polsce znacznie podwyższyć kwotę wolną od podatku i jednocześnie odpowiednio zmniejszyć próg podatkowy lub zwiększyć stopę podatkową? Oczywiście, że kwota wolna powinna być odpowiednio podniesiona. Ona u nas jest ta ulga tak liczona, że jeżeli nawet by bardzo wysoko wzrosła ta kwota, to ci, którzy płacą 32%, nie skorzystaliby na tym. Skorzystaliby też w wymiarze tych 18%. No, trzeba spojrzeć w prawo, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Ale to byłoby bardzo sensowne i ku temu trzeba niewątpliwie iść. Kwota wolna od podatku w Polsce jest zdecydowanie za niska, co upośledza szczególnie mocno ludzi mniej zarabiających, którzy często, jak się słyszy, pracują w sektorze opieki społecznej i sami biorą pieniądze dodatkowe z opieki społecznej, bo tak mało zarabiają.
Panie Piotrze, i płacą podatki, a nie powinni. A no właśnie. Panie Piotrze, pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję również. Do zobaczenia na stronie bankier.pl. Do widzenia.